Siemanko, z tej strony Deinos, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale z gościem specjalnym. Gecko. Za paluszkiem idzie. Dobra, to jest nasz Gecko Lamparci. I jest po prostu dodatkiem odcinka. Mam wrażenie, że zaraz mnie zje. W tym odcinku, tak, na wstępie chciałem powiedzieć, że dalej wyczekujemy koszulek, które już kilka miesięcy mają się u nas zjawiać i się jeszcze nie zjawiły. Nie chcę dawać chłopakowi antyreklamy mimo wszystko. No cóż, zostawię sobie małą nadzieję, że jeszcze będzie, że jeszcze będą te koszulki. U tego samego chłopa kupiłem logo i w sensie wytwarzał mi logo, wszystko z fakturką. A wszystko było si ładnie, elegancko, piękna grafika wektorowa. Koszulki też miały być u niego i no na razie nic nie wiadomo tak naprawdę, bo no niedawno jeszcze się ze mną kontaktował i jak na razie przez ileś dni nie ma kontaktu, zobaczymy co będzie z koszulkami, no jak nie to będą jakieś inne. Widzimy się za tydzień na pewno na Terra Expo w Gdańsku i no i w tym odcinku zobaczycie po prostu trochę jakichś czynności z hodowli terrarystycznej. No, każdy z nas albo ma jakąś hodowlę mniejszą bądź większą, albo chce zakładać, myśli nad jakimś pierwszym zwierzakiem, czy to gady, czy to bezkręgowce jakieś, chociażby, czy pająki, czy skorpiony, cokolwiek mogłoby to być. Niektórzy lubią hodować robale. Pozdrawiam Insektarium Garot, nie popełniam już błędu, już nie Gardo, Garot. Jestem po pracy, tak, hodowla jeszcze nie jest na tyle wystarczająca, żebym zajmował się tylko hodowlą. No jestem już po trasie kurierskiej, jestem w domu, czas na odcinek i czas na rzeczy hodowlane, które możecie zobaczyć częściowo na odcinku. I to będzie tyle. Ja Wam pokażę po prostu teraz różne ujęcia z hodowli. Więc i się witam i żegnam na starcie. A Ty co? Żegnać się chcesz? Do gniazdka chcesz iść? Czy zostajesz? Jak mówię do Ciebie, to zostajesz jednak? Chyba zostanie ze mną, co? Czy nie zostanie? Dajcie znać, czy za chwilę Gekon się, jak myślicie, czy za chwilę Gekon się schował do gniazdka, czy wędrował sobie dalej. A ja Was zostawiam z materiałem. No niestety, jak się okazuje, u chińskiego ta roślinka no nie daje rady. Czyli się nie nadaje do takiego terrarium. Będziemy coś innego tu wstawiać, żeby tu pustki nie było. Podwinimy roślinkę. No i oprócz tego, co będzie w zamian, a raczej dojdzie też trzykrotka gdzieś zaplątana. Może jeszcze w luszczu pomyślimy. To jako tako się trzyma. To zależy, gdzie ma więcej światła, to jest takie żółte. A gdzie ma mniej światła, jest takie ładne zielone. Mam cię. Kompu. Karaluchy, no ludzie, było ich tu dopiero od zarąbania. O. Więcej ich zwierzaki zjadają niż się mnożą. Nie nadążają się mnożyć. Co zostawię je na trochę i pokarmię czymś innym, się namnożą, to zaraz prawie do pusta są zużyte. Gdzieś tam siedzą na dnie, ale mało. Stonogo, ach stonogo. Parę dopiero odeszło stąd, jak ten był. Tu jakieś są. Tam jakieś siedzą na terenie. Było przed chwilą trochę więcej.
Na pewno trzeba zwilżyć. Poprawnie to nie są stonogi, ale z biologicznego punktu widzenia to nie są stonogi, ale nazywa się to stonoga murowa po polsku. Dawaj kokon. Nie ma. A to schowała kokon, czy nie ma kokonu? Nie widać. Ciężko, ciężko. No tu nie zobaczę chyba. Ale tu balfa, to i tak kokonu nie wyjmujemy jak się uda. Smakołyki. No chodź. Jak zapiszczał, to wam przyznam, zgłodniałem. Trzeba nie coś przegryźć. Dobra, złaś. Ale bydle. Czułki, jak oni wyglądają, szkoda, że rusza cały czas nimi. Ciężko by makro zrobić na czułki. W jakiej aranżacji to widzicie? Taki dość długi kawał, co? Tak mi się wydaje, 40 cm. Wyglądałby fajnie w takim tropikalnym. Idealny. Takie małe pytanko. Chcielibyście kiedyś odcinek typowo o tym gekonie? Mówiąc o jakiejś więcej informacji, jakiejś rady, czy macie konkretne pytania co do tego gatunku Eublefara? Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, właśnie chcielibyście jakiś odcinek szczegółowy, napiszcie w komentarzu, to zrobimy ankietę na temat tego gatunku i zwyczajnie w ankiecie będziecie dodawać jakieś pytania. Czy w tym poście po prostu będziecie dodawać pytania, na które będę miał opowiedzieć jak najbardziej szczegółowo na odcinku. I myślę, że to może być dobry pomysł na jakieś ciekawsze odcinki.